Witajcie, tutaj SHKF i mam dzisiaj dla Was kolejny tutorial do Minecrafta i dzisiaj Wam pokażę, jak zbudować wykrywacz ruchu, który jest niewidzialny. Od razu mówię, że to nie jest mój pomysł, tylko podpatrzyłem go u jednego z angielskich użytkowników. Jak to zobaczyłem, mimo że jestem chory, ledwo mówię, to musiałem się z Wami też tym podzielić i właśnie nagrałem polską wersję tego mechanizmu. Zainspirowano właśnie tym użytkownikiem, którego wyświetlę gdzieś tutaj w ekranie czy w opisie, dam link, żeby nie było żadnych niedomówień. Wykrywacz działa w taki sposób, już Wam pokazuję, że tutaj jest jakieś, powiedzmy, pomieszczenie. W tym rogu znajduje się właśnie mechanizm, który wykrywa gracza, bądź też jakieś moby, zwierzęta itp. Jak staniemy tutaj w tym rogu, to powinna się zapalić lampka na czerwono, a dispenser powinien nas obrzucać śnieżkami. Także wchodzimy do rogu. Jak widzicie, lampka się świeci, dispenser strzela śnieżkami. No a tutaj nie ma żadnej płyty naciskowej, ani nic takiego. Od razu mówię, że to nie jest żaden plugin do Bakita, do serwera. Jest to mechanizm, który działa także na single player, no i też na multiplayer. Jeszcze raz wam to pokażę. Zapala się pochodnia, dispenser działa, to i wszystko jest podłączone do mechanizmu. Jeszcze dwa przykłady. Pierwszy przykład, w jaki sposób można to użyć, to jest na przykład takie ukryte przejście. Wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, gdzie pomieszczenie wygląda całkowicie standardowo. Nic tutaj nie ma ciekawego na pierwszy rzut oka. Ale jak wejdziemy do tego rogu, to się otwiera tajne przejście, gdzie możemy przejść do jakiegoś schowku czy czegoś innego. Dobra, jeszcze drugi przykład, drugi pomysł, to pułapka na graczy. Jak wejdziemy tutaj i ktoś chce przejść, to otwiera się przejście, gdzie ktoś pada do lawy. Teraz zaprosimy mojego asystenta, który zaprezentuje, jak się wpada do lawy. Idzie po ciasto, otwiera się pod nim, zapadnia i płonie. No jak widzicie, można w ten sposób robić różne fajne pułapki i mechanizmy. Na pierwszy rzut oka nic nie widać, a teraz wam pokażę, jak to działa od strony kuchni. Mechanizm jest naprawdę bardzo prosty. Całość się opiera na tym, że jak wchodzimy w ten róg, to popychamy wózek, który się znajduje tutaj. I cały myk polega na tym, że wózek i te tory są wymierzone tak idealnie, że ten wózek się zatrzymuje właśnie w tej pozycji. Jak przejeżdża przez tutaj, przez detekcję ruchu, to wtedy mamy tutaj połączonego redstone'a, który idzie tutaj pod ziemią, aż dochodzi tutaj, no i aktywuje lampkę i dispenser. Do redstone'a możecie podłączyć co tylko sobie chcecie. Już pomysły, jak to wykorzystać, pozostawiam wam. A teraz wam pokażę, jak to zbudować. Jeszcze jedna sprawa, tutaj jest taka tabliczka, która pokazuje północ. Jak sobie wpiszę kompas, ups, źle wpisałem, to w tamtą stronę jest północ i niestety tylko dwa mechanizmy będą działać. Jeden ułożony w tą stronę, drugi w tą stronę. Jeżeli zbudujecie mechanizm w inny sposób, że na przykład wagonik będzie w innym rogu, to prawdopodobnie nie będzie działać. To jest związane z zasadą północ, zachód, południe, zachód, coś takiego. Że niektóre mechanizmy, tak jak na przykład kiedyś drabina wodna, działały tylko w niektóre strony świata. Teraz wam pokażę szybko, jak to zbudować. Jest to naprawdę proste. Rzućmy jeszcze okiem. Tutaj w dwóch rogach jest tory pokryte złotem, czyli boostery, dwa czujniki i zwykłe tory. Budujemy to w ten sposób. Bierzemy sobie na początku elementy, tory takie, zasilane i detektor, no i zwykłe tory. Tutaj kładziemy tor zasilany, tutaj się będzie zatrzymywał wózek w rogu. Następnie obok niego kładziemy detektor rail, który właśnie wykrywa położenie wagonika. Dajemy raz, dwa, trzy, cztery tory. Następnie kładziemy tutaj zasilany, ale pod nim musi być pochodnia. Czyli zanim go położymy, jeszcze wezmę tylko trawkę. Musimy tutaj wykopać dziurę w dół. Kładziemy na dole pochodnie. Tutaj kładziemy złote tory. I znowu raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj kładziemy detektor rail. Wygląda to w ten sposób. Jest to już właściwie cały mechanizm gotowy.
Ale jeszcze jedna sprawa, o którą musimy się zatroszczyć, to żeby zbudować ścianę wokół torów. Bo jak wiecie, na rogach właśnie ściana spowalnia wagonik i gdyby nie ta ściana dookoła, to wagonik cały czas by się kręcił na tych torach w kółko. Także mechanizm nie jest trudny, ale fajnie, że ktoś to zaobserwował, bo cały myk jest na tym, że właśnie wagonik spoczywa w odpowiednim miejscu. Tak naprawdę wystarczą tylko dwie ściany obok jednego złotego toru i gdzieś tutaj, zdaje się w tym miejscu albo w tym. Ale jak zbudujecie sobie dookoła, to zabezpieczycie też teren przeciwko różnym zwierzętom itp. Ja tutaj też zbudowałem szkło, żeby mi gracze nie psuli, nie wsiadali do wagoników i nie rozstrajali tego systemu. No i właściwie to tyle, musimy tylko położyć wagonik. Kładziemy wagonik. Tutaj jeszcze musi być dziura, bo tutaj jest właśnie ten nasz róg, gdzie będziemy popychać wagonik. Jak wchodzimy do rogu, wagonik zaczyna jechać, trochę na multiplayer to się laguje, ale zapewniam was, że działa. Zresztą przed chwilą to też widzieliście. No i zatrzymuje się tutaj, wszystko jest wymierzone idealnie. No i teraz tylko od was zależy, co sobie zbudujecie. Jeżeli podepniecie czerwony proszek do tego wykrywacza, to od razu dostaniecie sygnał i możecie zrobić na przykład tajne przejście. A jak do tego drugiego, to dostaniecie sygnał po około jakichś 2-3 sekundach, coś takiego. I wtedy możecie zrobić jakiś mechanizm, który jest opóźniony. Jeszcze rzucimy okiem na mechanizm, który jest tutaj, bo tutaj się dzieje kilka rzeczy. Czerwony proszek idzie od tej strony. Tutaj jak się przekopiemy, to widać, że tam się zaczyna tutaj się zaczyna czerwony proszek. Ja trochę za bardzo przekopałem. On idzie tutaj pod tymi torami. Naprawię to, żeby nie było, że psuję. Okay. On idzie tutaj i tutaj mamy dwa pistony. Tutaj jest negacja, czyli coś takiego. Negację budujemy w ten sposób, że czerwony proszek znajdę. Tutaj idzie sobie czerwony proszek, a tutaj dajemy pochodnie i mamy odwrócony sygnał. Czyli jak był zgaszony, to jest zapalony i na odwrót. Dzięki temu pistony cały czas są włączone. Co było właśnie moim celem, jak dotrze do nich energia, to wtedy się chowają i otwierają przejście. Repeatery są po to, żeby trochę opóźnić działanie pistonów, żebyśmy mieli czas na przejście. Gdyby ich nie było, to się tam skrada, gdyby ich nie było, to byśmy mieli mało czasu, żeby w ogóle tam się dostać. Także w tym momencie, tak jak już mówiłem przed chwilą, mechanizm jest prosty. To co zbudujecie, już pozostawiam wam. Tutaj kładziecie po prostu czerwony proszek. Pokażę wam, jak zbudować najprostszy system, który zapala pochodnie. Tutaj ciągniemy czerwony proszek. Załóżmy, że skręcimy tu. Musicie gdzieś po drodze dać negację, jeżeli chcecie, żeby pochodnia się zapalała. No i gdzieś tutaj dalej prowadzicie. Powiedzmy coś takiego. Ok, pochodnia jest zgaszona. Trochę to głupio zrobiłem, bo ciężko będzie dostrzec, to odwrócę tą pochodnię, żeby kierowała się w naszym kierunku. Także tutaj przedłużę. Ja tutaj dam pochodnię. Ok, jak widzicie, jest zgaszona. I teraz jak wejdziemy do rogu, to się zapala. No nie, możecie tutaj dać drzwi, pistony, masę różnych rzeczy. Także tak się prezentuje mechanizm. Pamiętajcie, jakby wam nie wychodziło i wagonik cały czas kręcił się w kółko, to sprawdźcie, w którą stronę macie północ i zbudujcie albo mechanizm w tą stronę, albo w tą, co jest tutaj. Te dwa na pewno działają, być może jeszcze w jakąś inną stronę działa, ale co do tego nie jestem przekonany. Także mam nadzieję, że wam ten krótki tutorial się spodobał. Jest to naprawdę fajny, użyteczny mechanizm. Jeżeli wam się spodobało, to nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę, dodać filmiku do ulubionych. Oczywiście was do tego nie zmuszam, ale byłoby bardzo miło. No i ja jestem SKKF, powoli się z wami żegnam, pływając w lawie. To był tutorial, jak zrobić niewykrywalny mechanizm, który wykrywa nasz ruch. Żegnam się z wami serdecznie, pozdrawiam i do kolejnego odcinka.